To krzywa wieża w Pile, umiejscowiona na północy miasteczka we Francji. Stąd jest zaledwie 400 metrów do Bahrajnu. Wojska niemieckie jadą... Ale nie jesteś wołoszańskim. Sorry, rzeczywiście. Nieważne. Dobra, mamy dzisiaj Q&A. Ile masz lat? 27. Yo. Jesteśmy. Czy uprawiasz jakiś sport jeszcze oprócz siłowni? Nie. Nie, poza siłownią raczej się nie sprawdzam w sportach jako takich. Jeżdżę całkiem sporo na rowerze. Generalnie to moim priorytetem, żeby się poruszyć gdzieś po mieście, szczególnie po Wrocławiu, no to jest, żeby po prostu wsiąść na rower i jechać. Także ja na przykład nie miałem problemu z tym, żeby jeździć przez 4 lata do pracy codziennie rowerem praktycznie. Mimo że miałem 16 km dziennie, no to dla mnie to nie był żaden problem. Kondycja pod tym względem nigdy nie była najgorsza, więc akurat z tego się cieszę, ale poza tym, żebym coś, cokolwiek więcej uprawiał, no to nie. Oj, czasem Euro Ridera furka się znajdzie. Twój pierwszy komputer jak wyglądał, jakie miał parametry? Mój pierwszy komp, jaki pamiętam, to było jeszcze coś na DOSie. Nie pamiętam go za dobrze, dlatego że to był chyba rok 99 albo 2000. W każdym razie ja tylko pamiętam, że grałem na nim w Indianapolis 500. I to grając w Indianapolis 500, to ja tylko pamiętam te dźwięki. Mój pierwszy komputer taki, który świadomie zwróciłem na niego uwagę, no to był komputer na Pentium 3, z tego co pamiętam. I jeszcze miał chyba 512 MB RAM-u. Pewnie miał jakąś kartę graficzną. Aha, wiem, że miał kartę graficzną chyba 128 MB, z tego co pamiętam, bo to na to najbardziej patrzałem, bo na tym mi gierki później nie chodziły. I miałem go jakoś do 2006 roku. Potem przyszedłem na Pentium 4, jakoś tam się rozpędziło bardziej. Moją pierwszą grą za to, jaką pamiętam, i była dostarczana razem z tym komputerem, dlatego że pamiętam, że pojechaliśmy po komputer Peugeotem 106, jeszcze rodzicowym, po właśnie tego kompa do sklepu. I ten komputer był sprzedawany razem z grą Ignition. I Ignition był naprawdę świetną gierką. Dla mnie to była pierwsza samochodówka na Windowsie, poza tym Indianapolis 500. Pamiętam ją wspaniale. Czy miałeś jakiś przypał w szkole? A jeśli tak, to jaki? Raz w podstawówce biegłem przez korytarz i podłożyłem nogę przypadkiem gościowi, który zbiegał akurat, chyba nawet uciekał przed kimś, i ten gość się spierniczył generalnie w dół po prostu schodami. I ja byłem strasznie spanikowany, bo myślałem, że co najmniej gościa zabiłem, nie? Nie mam pojęcia, co się z nim działo, wyparłem to strasznie z pamięci, ale to najbardziej tragiczna rzecz, jaką pamiętam, którą zrobiłem komuś. I taka najbardziej przypałowa chyba. A i nauczyciele mnie kryli. A to co, prewia? Prewia czy nie prewia? Wiem, co to jest. Serena. Okej. Twoje wymarzone daily. Myślę, że raczej nie mam jakichś szczególnych wymagań dotyczących mojego daily samochodu, dlatego że tak naprawdę no, najważniejszym jest to, żeby nie paliło wiele i dostarczało jakieś fajnej frajdy. Zawsze byłem JDM-iarzem, więc myślę, że marzy mi się najbardziej tak zupełnie na co dzień Typer dowolnej generacji. Może być od 6 do 11, przyjmę każdy. Pojechałbym też chętnie w góry, dlatego że mam Czechy dosyć niedaleko, znaczy nie w tym momencie, ale marzy mi się jakaś taka Witarka, może jakiś Jimny, generalnie coś małego, zawsze byłem fanem małych samochodów. Mam jeszcze takie jedno skryte marzenie, że chciałbym jeszcze dosiąść diesla M57, jakiegokolwiek z linii BMW, dlatego rzeczy E46 i wszystkie inne takie furki. No chciałbym posiąść jeszcze diesla, póki jeszcze nie zostały zupełnie zakazane, a to jest po prostu, no, jak już diesel to najlepszy, zawsze gardziłem, a ja lubię sprawdzić, przynajmniej czym gardzę. A co my tutaj mamy? RAV4, proszę, krótka. Jakie masz plany na przyszłość, wymarzony zawód?
Mój wymarzony zawód na przyszłość i ogólnie plany raczej wiążą się z jakimiś social mediami, może z jakąś pracą z samochodami bezpośrednio. Myślałem o tym, że może bym pracował w wypożyczalni premium, może bym obsługiwał jakieś floty, ale może bym też robił coś takiego typowo technicznego. Ciężko mi powiedzieć w tym momencie, bo to dobrze byłoby znaleźć sobie jakąś pracę jeszcze na przyszłość, jeżeli bym chciał robić w czymś konkretnym, ale jak na razie, no to jest dobrze jak jest, a mój oczywiście plan taki najlepszy, najwspanialszy to byłoby to, żeby ten kanał rozrósł się tak, jak to tylko możliwe i żebym mógł prowadzić potem kolejne jakieś projekty jeszcze fajne. To byłoby naprawdę super. Czy chciałbym może ewentualnie streamować też? Nie wiem, czy się do tego aż tak bardzo nadaje. Na pewno najbliższe też miesiące pokażą to ze względu na to, że będę robił teraz właśnie serię z budowaniem komputerów, na którą już Was teraz zapraszam, gdzie będziemy budowali komputery możliwie tanio i możliwie dobrze. Czy to się uda? Myślę, że na pewno się uda, ale czy to będzie sukcesem? Nie wiem. Przydaliby się do tego na pewno sponsorzy. Pięknie spatynione Megan. Nie można powiedzieć, że w stanie najwspanialszym. Kiedy zacząłeś grać w BeamNG? Zacząłem grać, jak tylko wyszło. Wydaje mi się, że pierwszy raz odpaliłem jakoś w 2012 albo 2013 roku, jak było pierwsze demo. Jeszcze wtedy miałem GTX 650 i Core 2 Quad ku 6600, więc to było 12 FPS-ów. No nie oszukujmy się, po prostu była lipny performance, no i średnio się tak naprawdę w to grało. Więc zrobiłem sobie przerwę aż do 2019 roku i dopiero w 2019 roku pozwoliłem sobie na złożenie komputer, który był typowo pod BeamNG, bo wcześniej byłem konsolarzem. O, a tu bogaty pan Niemiec przyjechał sobie pandą jedyneczką do Francji, żeby pokazać, kto robi najpiękniejsze samochody. Nie jacyś tam Francuzi, obłe kształty i w ogóle, tylko prosto tłoczona pandziocha i tyle. Jakie są twoje zainteresowania? Nie mam. No i trochę technologii, smartfony, wszystkie takie wearables, technikalia, takie typowe pecety, komputery, wszystko przez co płynie prąd albo ewentualnie spaliny, ale to głównie teoretycznie. I używana elektronika jest moim guilty pleasure. Naprawdę podziwiam miejsce jak te. Tu jest rondo. Wszyscy stoją od kilku minut, jak tutaj wychodzę. Ten chce jechać w lewo, kiedy musi tamtego przepuścić. Ten nie ma jak przejechać, więc wszyscy stoją non-stop po prostu. Nic się nie dzieje. Nikt się nie rusza, tylko motocykle przejeżdżają. Jak się pojedzie? Nagraj tego pana, proszę, nagraj. Patrz, jak ładnie jedzie. Peugeotik. Drugi Peugeot 206, który dopiero spotykam we Francji. Na jaki zawód poszedłeś w szkole średniej? Technik mechatronik. Czy zrobisz świecę na krześle, czy czymś takim? Nie mam na czym. 5 minut później, nie? To jest jedna rondo, nie? Kiedy stream Scrapa i Pimp My Ride? Słuchaj, ustalamy to i zrobimy, myślę, akurat jako świąteczną serię, taka grudniowa, coś takiego. Na pewno będziecie wiedzieli. Aturare sexo. Kiedy zrobisz mi tego blika na 5.30, co mi wisisz? Nikomu nic nie wiszę. O, tego się w ogóle tu nie spodziewałem. CRX drugiej generacji. Takiej ładnej kondycji. Kiedy wbijasz na zakupy do sklepu Wierzynek? Jak się dowiem, gdzie on jest i będę jechał do Katowic, to wpadnę. O, tu chyba pierwsze E30, jakie mam okazję widzieć na moje piękne oczy. Fordor. Przed czy polift? Polift 320 i... Ulala. Jadą, dlaczego jadą? Dlatego, że... Radą, dlaczego radą? A tutaj stoi sobie 106-teczka, elegancko. W bardzo ładnym stanie. Nie ma to tamto. Jak tam żyćko? Żyje mi się dobrze, bo z moją narzeczoną ostatnio dużo podróżujemy. W ostatni rok byłem na Sycylii, we Francji, Włoszech. Zobaczyliśmy też generalnie Czechy, pojechaliśmy na narty. Także dużo podróżuję, głównie w sumie inwestuję w czas z moją narzeczoną. To właściwie jest najważniejsze, bo dla mnie jest po prostu najważniejsza. Po prostu dziękuję jej. Gdzie niegdzie można jeszcze spotkać oryginalną Xantię.
elegancką. Jaki shifter do 800 będzie najlepszy? TH8A, ale ja widziałem, że Trasmaster wypuścił teraz coś nowego, więc ja nie mam doświadczenia. Sam będę chciał kupić. Najlepiej to mi sami polećcie w komentarzu i przy okazji Hubertowi też, co tam teraz można kupić do 800, bo sam będę potrzebował. Ciekawe, czy jeździ, ale no, elegancki jest. Szybkie samochody czy laski? Wolne samochody, a laski z fiutem. A tu ktoś elegancko gnije sobie Renault 25, nie? Pięknie. Zrobisz pozę na akwarelistę? Zapraszam na Instagram. Tu piękna pani prowadzi sobie pięknie 205 w czterech drzwiach. Rzadki widok. Kiedy jakieś vlogasy? No to jest vlogas tak właściwie, ale no niekoniecznie mam tak to co nagrywać więcej. Nie mam pomysłu po prostu. Tak naprawdę mam co nagrywać i mam co pokazywać, tylko chciałbym wiedzieć, czy wy byście chcieli to widzieć, dlatego że bardzo lubię podróże i mógłbym nagrywać wam również filmy z całych podróży, szczególnie, że szukam lokalnego graciarstwa. Tylko tak jak mówię, chciałbym wiedzieć, czy wy byście chcieli to widzieć. Jeżeli byście ewentualnie coś chcieli, no to musicie mi wziąć, wejść i napisać na hashtag sugestie, coś tam i tak dalej, mam na Discordzie. A tutaj nie mogę ominąć tego, że tu stoi Twingo obok kolejnego Twinga. Kiedy będzie podcast Shingo Bagnet Spoon? Kiedy sprawdzę, czy Zielona Góra faktycznie istnieje. Może nie podcast, ale bardziej live, ale będzie 9 grudnia. Także patrzcie na mój Twitch TV. Czy podasz publicznie długość falusa? Nie mam linijki przy sobie. Ja mam generalnie pytanie. Co ma Trabant do Paryża? Przyjechałem do Nowego Jorku, to pytają mnie, kto był w Paryżu. No teraz nie sprawdzę. Kiedy kolejny turniej widzów? Właśnie kminimy sobie razem z panem panem, żeby zorganizować coś mniej więcej na początku grudnia. A tak konkretnie to już od dziś, do 15 grudnia, możecie wrzucać swoje przejazdy na Sadaminę, a więcej informacji znajdziecie na moim Discordzie oraz na tym shorcie. A sam wielki turniej Toge w BeamNG odbędzie się już 16 grudnia. A teraz epilog, ponieważ zadaliście jeszcze pytania w poście na YouTubie, a więc ja mam pytanie, czy w przyszłości będą realizowane pościgi policyjne, podobnie jak w pierwszych odcinkach? Na pewno najbliższy odcinek będzie typowo pościgowym, jednakowoż nie chciałem za gęsto robić samych pościgów, dlatego uciekłem w różne inne formy. Ale powiedzcie po prostu, czy podobały wam się same pościgi, czy może robić jednak coś innego? Wybór należy do was. Prywatne wozidła. Ile? Jakie pierwsze? Jakie najlepsze? Jakie obecne? Jakie w przyszłość? A więc tak. Pierwsze to Honda Del Sol z 98 roku w wersji Motegi, aczkolwiek wcześniej był jeszcze jakiś tam skuter, Kawasaki BN125, Yamaha Virago 535. Jakie obecne? Ford Fiesta 2005. Jakie w przyszłości? Na to odpowiadałem wcześniej. Kiedy meetup z idolem? Na pewno znajdziecie mnie na Altrace'ie, może nawet na Next Levelu. Mighty pyta jeszcze o kanał z elektryką. Tak konkretnie nie elektryką, tylko składaniem komputerów. Na streamie. Zaledwie tydzień temu zbudowaliśmy komputer za 1000 zł. Zdolny pociągnąć BeamNG w 60 klatkach przy najwyższych detalach i największej mapie. Stream rozwinięty, dwie kamery. Patrzcie. Za 1000 zł da się zrobić komputer, co jeszcze będzie miał RGB. I dysk 1000. Ważna rzecz dzisiaj. Komputer otrzyma pierwszą wlepę VHS-u, którą prezentuję wam dumnie tutaj. Napatrz się na nią. Nie napsak! Ale heca. Jest. Ogarnąłem tu na środku jeszcze jakiś plastik, ale skurczybyk. Jest. To działa. Uruchomił się. Jedziemy. 56. 55 klatek. Jest bardzo płynnie. Trzema. Pięcioma osobami. Ojoj. O, rozładował mi się pad. Więc jest to z pewnością projekt, który bardzo nam się udał i zachęca do budowania, ponieważ naprawdę nie musicie mieć bardzo drogich komputerów, żeby ciągnąć BeamNG na najwyższych detalach, a możecie pograć razem z VHS-em nawet przy naprawdę budżetowym PC-cie. I zapraszam po więcej już 9 grudnia, dlatego że będę wtedy budował komputer w kolejnym niskim budżecie razem z Mateuszem Wójciówem na live'ie. Będę też wtedy odpowiadał na więcej pytań, które będziecie mogli mi zadać prosto w twarz.